Kamera poszła i... Cześć, ja nazywam się Ola Fijoł, a wy znajdujecie się na kanale Turbo Sztos. I w tej serii był już film o tym, jak punktowane są zawody i o co w ogóle w nich chodzi. Co zawodnik powinien mieć w samochodzie, żeby móc nim wystartować i jak zawodnik powinien być ubrany. Ale prócz tego, zawodnik ma też jakieś obowiązki. I o tym właśnie dziś będzie odcinek. Zapraszam. Myślę, że teraz wstęp też. Ja też. Jestem wesołym plemnikiem. Zawodnik ma wyznaczony teren, przeznaczony na stanowisko serwisowe i nazywamy to padokiem lub parkiem maszyn. I musi być porządek. Trzeba używać mat ekologicznych chroniących grunt, które rozkładamy pod samochód, ponieważ czasami na zawodach mamy różne wycieki z auta, oleju i tak dalej, żeby to po prostu wylewało się na matę, a nie na ziemię, czy kostkę, czy co tam mamy w parku maszyn. I ta mata nie może być mniejsza niż długość i szerokość auta. Trzeba zabierać ze sobą zużyte opony, nie można ich zostawiać na terenie toru, chyba że przejmie je zespół wulkanizacyjny albo dogada się z organizatorem, że ktoś je zutylizuje. Ale tak to zabieramy wszystkie zużyte oponki ze sobą. To jest przy Arkadii. Wygrasz. O Jezu, Marga już się skończyła. Wygram? Za bezpieczeństwo i postępowanie mechanika odpowiada zawodnik. Więc musi być porządek, jak mówiłam, i wszyscy się grzecznie zachowują. Cześć, jestem Marian, mam paszport Polsatu i znam Olę Fijoł. To ja, jakby ktoś nie wiedział. Stanowisko musi mieć gaśnicę proszkową, minimum 4 kg pojemności i musi ona stać w łatwo dostępnym miejscu. Wydaje mi się, że teraz naprawdę wiecie już wszystko, ale jeśli nadal nurtują Was jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzu. I pamiętajcie, że wszystkie filmy z tej serii są opisane co do minuty w opisie, więc jeśli jakiś temat konkretnie Was interesuje, to możecie sobie tam sprawdzić. I co, na dzisiaj to już wszystko, więc mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.